Nazywam się Gabriela Lewandowska. Kasia. Ja nazywam się Natalia Bednarczyk. Patrycja Kondewicz. I Izabela Bednarczyk. Zapraszamy na audycję! Z tego miejsca chciałabym pozdrowić moją babcię Mariankę. Kocham cię, babciu. Zapraszamy chętnych, obowiązkowo, uczniów na zajęcia z języka portugalskiego, prowadzone przez asystenta z Portugalii, Miguela Brito. Trzy serduszka. Portal Nowa Ostrołęka zaprasza do udziału w konkursie Zostań młodym detektywem. Dziennikarzem lub znanym artystą. Masz pomysł na artykuł, trop? Rysunek, reportaż, ciekawe zdjęcia, wywiad? Gotowy materiał, osobiście lub nieobecnie, dostarcz do redakcji przy ulicy Gorbatowa 15/54, Pałacyk w Ostrołęce. Najlepsze prace zostaną pogardzone. Przepraszam, przejęzyczyłam się. Nagrodzone. Ogłoszenia prowadziły Kasia i Natalia, którym wiosna zawróciła w głowie. Mogłem podać klasę. 6B. Nie wiem, czy chcecie numer. Proszę się po niego zgłaszać osobiście. Dziękujemy za uwagę. Natalia i Kasia. Trzy serduszka. Jak masz na imię? Iza. Od jak dawna pracujesz w radiowęźle? Od 1,5 roku. I dlaczego? Oj, koleżanki mnie namówiły, które chodziły rok temu do 6 klasy i teraz są w gimnazjum. A czy to łatwa praca? Nie, niestety, ale warto. Jak można? Gabriela. Tyle samo czasu pracujesz w radiowęźle? Tak, tyle samo. I skąd to się wzięło, dlaczego? Ponieważ chciałabym być w przyszłości redaktorką i bardzo mi się to podoba. No i lubię pracować w radiowęźle. No to jest fajne i bardzo lubię pokazywać swoje tam emocje i wiadomo co. A w jakim typie medium chciałabyś pracować? Internet, gazeta, telewizja? W telewizji, redaktorką. Kasia. Klasa 6. Tak. Czy praca w radiowęźle to łatwa praca, czy nie bardzo? Szczerze mówiąc, to zależy na jakie tematy, bo tematy wesołe to jest łatwa praca, ale jeżeli coś jest poważniejszego, to jest oczywiście trudniej. A jakie to są takie poważniejsze tematy? O Katyniu na przykład, jak teraz będziemy mieli, Smoleńsk, matko, 1 listopad, dobrze mówię? to są właśnie takie tematy, co nie można z nimi tak pożartować, tak jak dzisiaj mieliśmy audycję. A czy są jakieś specjalne sposoby prowadzenia takich poważnych audycji? Po pierwsze, trzeba być poważnym, a tak to tak na spontana się leci i tak nie ma żadnych takich innych sposobów. Dziękuję. Natalia. Długo przygotowujecie się do jednej audycji? Zazwyczaj przez 2 godziny, jak się w poniedziałki spotykamy. I wcześniej ustalacie tematy, czy je wymyślacie? Szukamy ogłoszeń na tablicach informacyjnych w szkole, co niektóre same wymyślamy ogłoszenia. I jakie to są na przykład? Co się dzieje w szkole, takie różne rzeczy. Apele, jakieś spotkania z jakimiś ludźmi. A czy taką wesołą audycję to łatwo poprowadzić? Myślę, że tak. Dzisiaj mieliśmy pierwszy raz taką audycję, ale było wesoło i łatwo się prowadziło. Dziękuję, proszę bardzo. Patrycja. Czy taki radiowęzeł, w którym działasz teraz, może jakoś wpłynąć na twój zawód w przyszłości? Myślę, że tak. Bardzo to jest ciekawa praca i też myślałam o tym, czy zostać w przyszłości właśnie tą dziennikarką, czy takim zawodem. To bardziej na tak, czy bardziej na nie? Bardziej chyba na tak. A praca dziennikarza wydaje ci się taka prosta, łatwa i przyjemna, czy raczej trudna? Myślę, że trudna, bo to też jest stres, trzeba coś powiedzieć albo coś takiego i jest trudna. Pozdrawiamy portal Nowa Ostrołęka!